Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Dzisiaj, drodzy Państwo, nasz gość specjalny, Michał Dworczyk, minister w KPRM. Bardzo serdecznie witam Pana ministra. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, jest Pan człowiekiem, który się nieprawdopodobnie zaangażował nie tylko zawodowo, ale też przede wszystkim, no tak sercowo, można powiedzieć, emocjonalnie w to, co stało się za naszą wschodnią granicą. Mówię oczywiście o brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, ale usłyszeliśmy w ostatnich dniach słowa byłego szefa polskiej dyplomacji, pana Radosława Sikorskiego, że Polska przez 10 dni zastanawiała się, czy przypadkiem nie uczestniczyć w czymś, co on roboczo oraz rosyjska propaganda, która to natychmiast podjęła, z rozbiorem Ukrainy. I zanim panu oddam głos, chcielibyśmy wspólnie zobaczyć krótki filmik, a potem pana spytam, co na tym filmie zostało przedstawione. Zobaczmy, drodzy państwo, bo to bardzo ważny, ważny materiał, zadający ogromny kłam temu fałszowi, który usłyszeliśmy z ust ministra Sikorskiego. Drodzy państwo, panie ministrze, kluczowa jest ta niewielka data zamieszczona tam przy tym zdjęciu. To 23 lutego 2022 roku. Co więc oznacza to nagranie i co na nim widzimy? Na tym nagraniu widzimy transport uzbrojenia przekazywanego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych na Ukrainę. 23 wieczorem samolot Antonow ukraińskich sił zbrojnych został załadowany tym sprzętem i odleciał do Kijowa. To był ostatni samolot, który wylądował na kijowskim lotnisku w nocy przed atakiem Rosji na Ukrainę. Później, 4 tak? godziny zaczęła później po wylądowaniu tego samolotu i rozpoczęciu rozładunku zaczęła się wojna. Oczywiście my wtedy nie wiedzieliśmy, że zacznie się za kilkanaście godzin agresja zbrojna, czy nowa odsłona agresji zbrojnej, bo ta sama agresja trwa przecież od 14 roku, prawda? Ale nowa odsłona, pełnoskalowy konflikt. Ale rzeczywiście polski transport uzbrojenia był ostatnim, który trafił tuż przed wybuchem wojny na Ukrainę i potem co kilka dni sukcesywnie transporty albo uzbrojenia organizowane albo przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, albo przez wojsko, które potem przejęło cały ciężar zarządzania dostawami pomocy militarnej, przekazywane były na Ukrainę. Więc opowiadanie o tym, że Polska miała jakieś wątpliwości, Polska była niezdecydowana, w pierwszych dniach nie udzielała wsparcia, jest po prostu kłamstwem. Pytaniem pozostaje oczywiście... No właśnie, bo ja rozumiem, że pan Rostowski, który przejął potem tę narrację, on może nie wiedzieć, no nie był nigdy w dyplomacji, nie pracował. No tak daje tutaj duży cudzysłów, ale były szef dyplomacji powinien rozumieć albo chociaż mieć wiedzę na temat tego typu sprawą. Podobno ma tak rozległe kontakty również na Ukrainie, że chyba takie faux pas po roku, właściwie po roku niecałym od wybuchu wojny, no uderza ignorancją albo złą wolą. Pan Sikorski przez dużą część polityków ukraińskich jest wspominany jednak jako minister, który w czasie pomarańczowej rewolucji namawiał do tego, żeby demokratyczna opozycja się poddała. Byłem żeby z nim wtedy w Kijowie. Tak? Właśnie, żeby nie drażnić satrapy ówczesnego, dlatego że wszyscy bardzo źle skończą. Więc przez wiele osób wspominany jest w ten sposób na Ukrainie. Natomiast skąd się wzięły jego słowa? Ja oczywiście nie potrafię ocenić, czy to jest jakby ignorancja i brak wiedzy, czy cynizm, czy po prostu no zaślepienie nienawiścią do PiS-u takie, że jest gotów powiedzieć wszystko, co jego zdaniem uderzy w rząd. Ale tak naprawdę ta jego wypowiedź nie uderza w rząd, ona uderza w wizerunek Polski, prawda? I tak jak pan redaktor wspomniał, była od razu bardzo skrzętnie przez rosyjską propagandę wykorzystywana. Cytowało go szereg kanałów i w mediach społecznościowych, i w głównych mediach państwowych. Rosyjskiego MSZ. Odniósł się właśnie do tego rzecznik Władimira Putina, rzecznik MSZ-u. W związku z tym to pokazuje, w jaki sposób ta wypowiedź wpisała się w rosyjską narrację. Panie ministrze, oczywiście każdy rozumie to, że w Polsce toczy się
oczywiście bardzo ostra walka polityczna, za niecały rok wybory, i że mówi się różne rzeczy. Natomiast uderzające jest to, i może nad tym, jeśli pan pozwoli na chwilę, jeszcze przy tym temacie dosłownie chwilę zostańmy, może to jest budowanie tego najbardziej wściekłego, oszalałego, znienawidzonego, nienawidzącego wszystko, co konserwatywne, elektoratu, ponieważ, i to bardzo ważne, Donald Tusk no nie potępił tych słów pana Sikorskiego, nie dał im żadnego odporu, wręcz przeciwnie, wręcz poparł go, i to publicznie na spotkaniu z wyborcami. Czy pana to nie uderza? Ja jestem zdziwiony wypowiedziami takimi, które właśnie przekraczają tą bardzo istotną granicę. Granicą, jaką jest interes Polski, państwa polskiego. I rzeczywiście wypowiedź pana ministra Sikorskiego wpisuje się do tej kategorii działań, które naruszają interes państwa polskiego. Nie rozumiem tego i chciałbym wierzyć, że to jest wyłącznie jakby brak wiedzy, ale jeżeli nie posiada tej wiedzy polityk tego formatu, co Radosław Sikorski, to ze względu na pewną roztropność powinien nie zabierać głosu. No tutaj mamy do czynienia z sytuacją zupełnie inną. Panie ministrze, jakby dwie sytuacje, ten film, za który bardzo raz jeszcze dziękujemy, który widzimy z 23 lutego, i dziś zupełnie inny dzień, zupełnie nowa informacja. Niemcy zgadzają się przekazać Ukrainie, mówi się o różnych ilościach, zostaje przy informacjach na razie agencyjnych, 14 czołgów Leopard typu 2A6 z zapasu Bundeswehry. Jednocześnie nastąpiła zgoda, by państwa, które posiadają te czołgi, a będące w NATO, my również, byśmy mogli również przekazać te czołgi Ukrainie. Za tym idzie na szczęście offset, w sensie cały serwis i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Jest pewien symbolizm między tą polską pomocą, bardzo jeszcze wtedy samotną, a dzisiejszą decyzją Niemiec. Czuje pan satysfakcję jako członek tego rządu, który no moim przekonaniu, ale bardzo wielu innych, przyczynił się do tego? Ja przede wszystkim cieszę się, że Ukraina zyskuje broń, dzięki której będzie mogła nawiązywać równą walkę z agresorem rosyjskim, ponieważ Ukraina cały czas się broni, pamiętajmy o tym, i ta broń jest Ukrainie potrzebna. A z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia państwa polskiego i rządu, Ukraina broni też bezpieczeństwa Polski. W związku z tym z tego bardzo się cieszę. Natomiast też cieszę się, że po raz kolejny raz polska presja, presja polskiego premiera, prezydenta, polskiego rządu przynoszą określony skutek. Ja przypomnę, dwa dni po wybuchu wojny, po ataku rosyjskim, premier Mateusz Morawiecki razem z prezydentem Litwy udali się do Berlina, tak, żeby przekonywać kanclerza do tego, aby objąć sankcjami, żeby go też trochę ochrzanić, pamiętam te słowa, objąć sankcjami Rosję. Pamiętacie państwo, być może nie pamiętacie, bo dzisiaj dla wszystkich sankcje są oczywistością, ale wtedy Niemcy nie zgadzały się, żeby odciąć od systemu bankowego Rosję. Premier wraz z prezydentem Litwy polecieli do Berlina. Wkrótce potem Niemcy ugięły się i ten pierwszy duży pakiet sankcji został wprowadzony. Kilka dni temu prezydent, zresztą we współpracy oczywiście z premierem, z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem, z rządem, zaproponował na spotkaniu we Lwowie z prezydentem Zełenskim i prezydentem Nausiedą, aby stworzyć, nazwijmy to, Legion Wolności, to znaczy oddział, duży oddział pancerno-zmechanizowany, który powstanie z donacji krajów NATO, złożonych z nowoczesnego uzbrojenia. I powiedział, że jeżeli inne kraje do tego się przyłączą, pan prezydent zadeklarował, że jeśli inne kraje do tego się przyłączą, to Polska przekaże kompanię Leopardów na Ukrainę. I po kilku dniach dyskusji, a przypomnę, na początku wcale to nie było oczywiste, dlatego że przeciwnie, wiele osób się śmiało z tego pomysłu, wiele osób twierdziło, że Niemcy nigdy się na to nie zgodzą. Po kilku dniach mamy tę dobrą informację. Czy powstanie z tego oddział wielkości brygady pancernej, czy to będzie batalion albo dwa bataliony pancerne, to jest oczywiście ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, że została przełamana kolejna mentalna granica, to znaczy takie państwa jak Niemcy czy inne państwa, które z dystansem podchodziły do nawet wspierania Ukrainy, tak, no, przełamały pewną barierę związaną z niedostarczaniem nowoczesnego uzbrojenia na Ukrainę. To ja w takim razie zacytuję Politico, no, portal, który ciężko
ciężko, że tak powiem, posądzić o jakieś szczególne sprzyjanie rządowi Zjednoczonej Prawicy w Polsce. Politico nie ma wątpliwości. Decyzja Niemiec w sprawie leopardów to zwycięstwo Polski. Zmusiła Polska Scholza do działania. Też nie możemy tutaj zapomnieć, już pan wspominał o prezydencie Dudzie, też ten prezydent od pierwszych dni, właściwie już też przed wybuchem, lobbował, walczył za tym, żeby Polska, żeby Ukrainę wesprzeć. Ten rok pokazał, że pewne mity znikają, jeśli jest silna presja, mocne działanie i uczciwość, szczerość, bo przecież nie byłoby takiego wsłuchiwania się w głos w Polski, gdyby nie fakt, że Polacy, polski rząd, samorządy, zwykli obywatele przyjęli gigantyczną ilość, liczbę uchodźców, prawda? No i wysłali gigantyczną ilość wsparcia humanitarnego na Ukrainę, tak to oczywiście niemal... Bo dla nas to dzisiaj jest normalne, że Oprah Winfrey potrafiła powiedzieć w programie, prawda, o Polakach i o tym niesamowitym zrywie, który dokonaliśmy, ale my czasami o tym trochę zapominamy, jak ważny był ten element. Zapominamy o tym, bo życie toczy się dalej, prawda? Zresztą dla nas, no, myślę, że każdy Polak czuje się dumny z tego, jak zareagowaliśmy, jak przyjęliśmy rzeszę uchodźców wojennych z Ukrainy. Natomiast dla nas też, proszę zwrócić uwagę, to było dosyć naturalne. To nie było niczym wymuszone działanie, nie było żadnych apeli. Polacy sami pojechali na granicę, żeby odbierać uciekinierów. Ja pamiętam, jak byłem drugiego czy trzeciego dnia wojny w Medyce na granicy i widziałem samochody łącznie z rejestracjami z zachodniopomorskiego, którymi ludzie przyjeżdżali, żeby odbierać właśnie uchodźców, żeby ich zawieźć do swoich domów. Czy musieli wsiąść za kółko od razu, jak tak, to mówią, dokładnie, prawda? Dokładnie z rywem takim pchani. I to było wspaniałe, prawda? I myślę, że z tego powinniśmy być wszyscy dumni, niezależnie od naszych poglądów, przekonań. Tutaj naprawdę społeczeństwo polskie zdało egzamin. No a rząd polski w moim przekonaniu również zdał egzamin, dostarczając tą pomoc i mobilizując, i tu mówię o działaniach politycznych, resztę Europy do tego, żeby aktywnie Ukrainę wspierać. To jest jeszcze jedna kwestia, już przechodząc do takiej wewnętrznej narracji politycznej, stosowanej przez opozycję dzisiejszą. No, obala to mit o słabości dyplomatycznej Polski, o nieskuteczności zabiegów dyplomatycznych czynionych przez rząd polski w poszczególnych obszarach. Polska wielokrotnie w czasie tych ostatnich 11 miesięcy dała dowód, że potrafi skutecznie prowadzić kampanię na rzecz wsparcia Ukrainy, że realizujemy międzynarodowe cele dzięki determinacji premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Raua i całego rządu. Prezydenta również. Prezydenta oczywiście, jeśli chodzi o Ukrainę, trzeba zawsze w pierwszym rzędzie wymieniać, nie tylko ze względu na szacunek, ale ze względu na to, że rzeczywiście szczególne relacje prezydenta Andrzeja Dudy łączą z prezydentem Zełenskim i pan prezydent naturalnie odegrał tutaj olbrzymią rolę. Panie ministrze, ważna kwestia. Dziś cieszymy się oczywiście z tych leopardów. Zobaczymy jasne, jak to ma wyglądać, ile tego sprzętu dostarczy Polska. Mówi się, przepraszam, kraje natowskie, europejskie. Mówi się też o Stanach Zjednoczonych. No ale co dalej? To znaczy to, że ten sprzęt trafi. Jak my możemy dalej pomóc Ukrainie? Co możemy robić jako Polska dalej? Jakie są plany, jeśli oczywiście te plany, o których można powiedzieć, bo oczywiście mnóstwo rzeczy jest tajnych. Przede wszystkim musimy cały czas utrzymywać determinację we wspieraniu Ukrainy i podtrzymywać determinację naszych partnerów na Zachodzie, dlatego że też nie jest żadną tajemnicą, iż część krajów Europy Zachodniej ma zupełnie inną perspektywę niż Polska. No, ona, u nas o wojnie mówi się niemal codziennie, prawda? Tak. Z perspektywy krajów południa czy Zachodu Europy to wygląda zupełnie inaczej. Tam następuje już pewne zmęczenie. Tam politycy pytają, jak długo potrwa ta jeszcze wojna, no co trzeba zrobić, żeby ona się skończyła, w domyśle byle jak, ale żeby się skończyła. W związku z tym bardzo ważna jest determinacja polskiej dyplomacji i polskich najważniejszych polityków w podtrzymywaniu tego wsparcia dla Ukrainy. Bo powtórzę znowu, z naszego punktu widzenia, poza niesieniem pomocy sąsiadowi, który jest brutalnie atakowany przez Federację Rosyjską, to jest również zadbanie o polskie bezpieczeństwo. Każdy zniszczony rosyjski czołg na Ukrainie to jest o jeden czołg, który potencjalnie zagraża państwu polskiemu. Każda utrata zdolności bojowych przez oddziały rosyjskie na Ukrainie to jest większe bezpieczeństwo Polski. I tu kropkę musimy postawić, panie ministrze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy państwo, Michał Dworczyk, minister w KPRM, był moim i państwa gościem. Dziękujemy. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Kończymy, drodzy państwo, tę część, ale za moment wracamy do tej tematyki ukraińskiej. Za moment Jakub Maciejewski u mnie w programie. To już za chwilę. Dziękuję.